Oh.
sposób perfekcyjny zabrały występujące chóry i zespoły. Poproszę teraz panią dyrektor o wręczenie podziękowań i upominków. Zapraszam pana Romualda Kolączka, dyrygenta chóru mieszanego Chopin i panią prezes Barbarę Prasą. Zapraszam. Prosimy panią prezes. Zapraszam panią Aldonę Kciuk-Herbert, dyrygenta chóru żeńskiego Gloria i panią prezes Marię Rękosiewicz. Zapraszam pana Grzegorza Kaczmarczyka, dyrygenta chóru żeńskiego Mokrzanki i panią prezes Terazę Bołdę. Zapraszam panią Andronikę Krawiec, dyrygenta zespołu regionalnego Mikołowianów i panią prezes Wisławę Giechurę. Zapraszam pana Jarosława Ciszka, instruktora grupy teatralnej. Zapraszam instruktorki kapeli Mikopalensis, panią Paulinę Jakubczak, instruktora tańca, panią Andronikę Krawiec, instruktora muzyki. Zapraszam. Zapraszam pana Piotra Goja, instruktora koła wokalno-instrumentalnego. Pana Mirosława Skorysza, naszego pianisty. Proszę państwa, wśród wszelkich podziękowań nie może zabraknąć podziękowania dla całej naszej obsługi technicznej za wkład w pracy i zaangażowanie. Również wam, droga publiczności, serdecznie dziękujemy za stworzenie dobrej atmosfery, dzięki której mogło się odbyć to nasze spotkanie. A już na zupełne zakończenie chciałam jeszcze zaprosić państwa 2 lutego na 9 spotkania kolędowe w kościele Matki Boskiej i Zbawiciela w Mikołowie, w tak zwanym Salwatorianie. Dziękuję pięknie.